Cześć! Dzisiaj opowiem Wam, jak maskować przebarwienia pod oczami. Obalę wiele mitów, ale też powiem o wielu błędach, które się powtarzają w aplikowaniu, w noszeniu, w dobieraniu produktów właśnie w to miejsce. A jest tego naprawdę, naprawdę sporo, bo błędy można popełnić po prostu na każdym kroku. Przede wszystkim produkt musi mieć odpowiedni kolor. Nie może on być za ciemny, za jasny. Produkt też nie może być za dużo, bo wiadomo, zbierze się bardzo brzydko w zmarszczkach pod oczami. Nie może on wpadać w różowy odcień, ponieważ worki pod oczami, nie worki, cienie tak naprawdę, bo worki to jest zmiana już jakby fizyczna struktury skóry. Cienie pod oczami, czyli zmiana koloru pod oczami, taka sinawa, niebieskawa, czasami lekko zielonkawa, nie może być zakryta przez kolor tak samo zimny, czyli różowy. Jeśli położycie korektor w odcieniu różowym, to gwarantuję Wam, że nadal będziecie mieć przebarwienia pod oczami, tylko po prostu w innym odcieniu. Będą one takie szarawe, ziemiste, także nadal źle. Dla tych z Was, które mają i macie niewielkie różnice kolorów, czyli tak naprawdę większość ludzi właśnie nie ma akurat takiego wielkiego problemu, najlepsze będą korektory w kolorze po prostu Waszego podkładu. Czyli idealnie dobrane pod kolor skóry. Mogą one być minimalnie, dosłownie o ton jaśniejsze, mogą być minimalnie bardziej żółtawe, ale minimalnie. Na pewno nie w żaden inny kolor. Ale jeśli macie worki mocno odgraniczone, jeśli one mają mocny, taki zdecydowany, wyraźny kolor i są one oczywiście w bardzo odcieniu zimnym, bo muszą takie być, bo to jest naturalna sprawa, to wtedy możecie używać korektorów w odcieniu takim wpadającym lekko w brzoskwinie, czyli z nutą ciepłą. Pamiętajcie, że brzoskwinia zawsze jest po ciepłej stronie, czyli ma odrobinę zabarwienia pomarańczowego, nie różowego, bo znowu różowy zrobi te same cienie pod oczami, tylko w innym kolorze. Prosta sprawa. Jeśli macie problem podobny do Wojtka, czyli Wasze cienie pod oczami są mocno odgraniczone i są wyraźnie ciemniejsze, możecie wtedy użyć lekko ciepłego odcienia korektora, czyli takiego jak ten, i on właśnie zniweluje, tylko dlatego, że jest ciepłym kolorem, a tutaj mamy bardzo mocno zimny. Używając jakiegokolwiek żółtego lub beżowego odcienia, albo nie uzyskamy tego samego efektu, albo uzyskamy po prostu inny kolor, ale nadal widoczny. W tym wypadku aplikujemy ten korektor, odrobinę oczywiście jego, i tylko w miejscu, gdzie trzeba. Kolejne ważne zagadnienie to zbieranie się korektora pod oczami. I tutaj od razu muszę obalić jeden ważny mit. Nie ma dobrego, nawet najdroższego korektora o porządnym kryciu, który nie zbierze się ani troszeczkę w zmarszczkach pod oczami. To może być widoczne, oczywiście po kilku godzinach i minimalnie, nie na tyle, że widać, że macie po prostu takie ohydne krechy. I tak trzeba to minimalizować. Jest kilka ważnych rzeczy, które sprawią, że albo Wasz korektor zupełnie przestanie robić to pod oczami, albo po prostu będzie to w bardzo, bardzo małym stopniu. Przede wszystkim nakładajcie najmniejszą możliwą warstwę, najcieńszą, najmniej produktu, ile się po prostu da. Tak samo z podkładem, tak samo z korektorem. Im mniej, tym lepiej. Jeśli macie problem, że kolor jest mocno widoczny, po prostu użyjcie produktu, który ma większe krycie, ale używajcie jego maciupeńką ilość. To. Po drugie, trzeba to koniecznie utrwalić. Korektor, jest po prostu kilka chyba korektorów na rynku, które same się utrwalają. Każdy inny musicie utrwalić pudrem sypkim. Pamiętajcie, żeby był delikatny, bez to okolicza oczu i nie może on za mocno wysuszać tej okolicy. Pamiętajcie także o tym, to jest po prostu non-stop w ogóle widzę ten błąd, że korektorem nie wjeżdża się na dolną powiekę, tylko poniżej jej. Przecież ona normalnie i tak ma cień. To jest raz, a dwa, tutaj, w tych zmarszczkach zbierze Wam się każdy produkt. Nawet o najlżejszy taki korektorek w pisaczku, po prostu lekki w ogóle, nawet on będzie widoczny w tym miejscu. Po prostu nie nakładajmy go tam, gdzie jego tak naprawdę nie trzeba. Trzeba go tutaj, a nie tu pod okiem. No. Kolejnym ważnym aspektem, który sprawia, że często jesteście niezadowoleni ze swojego korektora pod oczami, jest zły sposób aplikacji. Przede wszystkim zły wybór miejsca, gdzie ten korektor powinien być. Tak jak chwilkę wcześniej wspomniałam, korektor nie może być zbyt wysoko położony, ale powinien schodzić nisko i wtapiać się w podkład. Nie powinna to być po prostu taka podkowa tutaj. Niestety bardzo często się z tym spotykam i poprawiam Was. Nie może to być taka podkowa pod okiem. Musi to być praktycznie
taki zakres. Taki, można powiedzieć, znaczek Nike'a albo dla niektórych trójkąta, bo niektórzy jadą tak do nosa. Ja robię to takim szerokim łukiem. Musi to wchodzić oczywiście na obszar tutaj w wewnętrznym kąciku oka. Tutaj bardzo często mamy przebarwienie i nie zakrycie tego miejsca, a zakrycie pod okiem, a nie zrobienie tego tutaj, sprawi, że nadal nie będzie takiego fajnego efektu, ale musi też to wejść na kość policzkową i stopić się tu w dół ładnie z podkładem, czyli aplikujemy go tutaj, ale rozcieramy porządnie w dół. Wszystko ma się razem stopić w jedną taką nieskazitelną całość. Kolejna ważna sprawa to to, czym aplikujemy, czym rozprowadzamy. Może tak, aplikować korektor możecie dowolnie na to miejsce. Ważne jest, jak go tutaj rozprowadzimy i wtopimy w całość. Ja bardzo lubię dla siebie samej używać paluszków i też Wam polecam, ponieważ korektor świetnie jakby współgra i pięknie się wtapia. Pamiętajcie o ruchach jakby takich klepiących, bardzo delikatnych, ale nie jest jakby istotne jest to, którymi palcami to robicie. Albo będzie to serdeczny, albo fakasek. I koniecznie jeden albo drugi, dlatego że te palce, kiedy nimi dotykacie, one nigdy nie zrobią mocnego ruchu takiego jak wskazujący i nie podrażnicie tej delikatnej bardzo okolicy, a produkt będzie pięknie wprowadzony. Trzeba pracować, klepać i potem zjeżdżać coraz niżej, żeby wszystko wtopić ze sobą. Całkiem prosta sprawa. Ale w ogóle, jak wiecie, są też pędzelki, takie o, pędzelki do korektora, które wyglądają w ten sposób, podobne, ogólnie takie języczkowe, sztuczne, w sensie ze sztucznego włosia, beznadzieja. One są tak naprawdę dobre, żeby zaaplikować produkt, ale nie żeby go rozprowadzić, bo one nie dadzą takiego fajnego efektu, jak takie pędzelki do rozcierania, miękkie i duże. Robiąc nimi delikatne kółeczka, czyli tak samo jak blendowanie cienia, bo przecież on jest pierwotnie do tego stworzony, robiąc piękne, malutkie kółeczka w tej okolicy, korektor cudownie się wtapia i rozprowadza się bardzo gładziutko, nie ma żadnych smug i też nie rozprowadza się go za dużo, a ten pędzel niestety często robi krzywdę. Ale tak jak mówiłam, paluszki najlepsze. Jeśli lubicie pędzel, to pędzel też jest spoko. Przejdźmy teraz do praktycznej części. Korektor pod oczy możecie aplikować na samym początku. Możecie to robić, najpierw położyć podkład, potem położyć korektor pod oczami. Możecie najpierw pomalować oczy, a dopiero potem zrobić podkład korektor. Dowolna kolejność ja Wam pokazuję w kolejności bez oczu, dlatego że po prostu wszystko lepiej widać. Mam już położony podkład, który jest dobrze do mnie dobrany oraz korektor, który jest idealnie ton w ton dokładnie. Ten sam kolor, odpowiednik właśnie w wersji korektorowej. Jego właśnie będę nakładać. Nabieram korektor, potem biorę pędzelek mój puchaty, no bo wiadomo, ten języczkowy jest bebe. I aplikuję korektor właśnie w okolicy pod oczami. Najpierw kładę go tam, gdzie potrzebuję go najwięcej i powoli rozcieram na całym obszarze, tak jak wspominałam wcześniej. Czyli wszystko musi być ładnie rozblendowane w stronę podkładu, czyli w kąciku wewnętrznym oka w stronę nosa, na policzku w dół i na kości policzkowej tak jakby w stronę ucha. Tak, żeby w ogóle nie było widać żadnej granicy i wszystko tworzyło ładną, taką piękną całość. Trzeba pamiętać oczywiście, żeby nie wjechać za wysoko na powiekę dolną, no bo tak jak wcześniej wspomniałam, wtedy korektor na bank będzie Wam się bardzo brzydko wałkował. Poza tym nie potrzebujemy go w tamtym miejscu, no bo tam i tak za chwilę pójdzie cień pod oczami. Kiedy jesteśmy zadowoleni z efektu, po prostu bierzemy nasz puder utrwalający i utrwalamy całość pod oczami oraz cały podkład. W moim przypadku można przystąpić do malowania oka. Jeśli oko by było, no to jesteśmy gotowi. I oczywiście odsyłam do mojego filmu o produktach, bo cały nakręciłam o przeróżnych korektorach i każdy z Was może wybrać coś na własną kieszeń i tak, żeby kolor móc dopasować i oczywiście konsystencję, trwałość i możliwość zastosowania go pod oczami.